Siemaneczko moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon na moim kanale. I cóż, lecimy sobie dzisiaj dalej z tą naszą historią i tutaj kontynuujemy jako Ciri, tak jak skończyliśmy w poprzednim odcinku. Więc lecimy. Musimy się dostać tam na tą wieżę jakoś. I teraz trzeba pomyśleć, jak się tam dostać. Może zobaczmy, może tutaj się osiągnę. O, dobra. Okej. Wspinamy się. Znaczy, Ciri się wspina. Tak grubo. Wow. No proszę, jakie umiejętności Ciri. I cyk. Do widzenia. Proszę. Okej. Velen w rońce. Dobra. Co nam się tu teraz wydarzy? Popatrzmy. Masz wszystko? Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. No, na pewno. Jesteśmy kwita. Ty też mi pomogłaś. Wtedy, kiedy twój człowiek mnie tu przeprowadził. Dałeś mi wikt i opierunek. Kazałeś mnie opatrzyć. Jesteśmy kwita. Nie musisz wyjeżdżać. Tu zawsze znajdziesz ciepły kąt i dobrą kompanię. Muszę. Ścigają mnie upiory. Dziki Gon. Kiedy użyłam mocy, trafiłem na ten trop. Ścigacie Dziki Gon? Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zaryglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. No dobra. Czyli mam kolejny jakiś punkt zaczepienia. A nie zakończony w historii Ciri. Dobra. Pusto się tu zrobiło bez niej. Jak chcesz, że przeszło przez redańskie posterunki? Zostawiona przez redańskie wojska. Mimo to posłałeś Ciri do Nowigradu. Szukała czarodziejki, a czarodzieje są w Nowigradzie. Poza tym nie zostawiłbym jej na pastwę Radańczyków. Dałem jej Glejt. Dobra. Skąd masz? Przeprawa przez Pontal jest obstawiona przez Radańczyków. Szukała czarodziejki. Skąd masz Glejty? W ogóle masz te Glejty? Nie zawsze dowodziłem tą bandą błaznów. Kiedyś służyłem w temerskim wojsku. Przecież przepraw pilnują Radańczycy. Ale jak się ma wyrobioną reputację i dobre kontakty, to barwy i sztandary schodzą na dalszy plan. Okej. Ja dodam. Istnieje szansa, że Ciri ciągle jest w Nowigradzie. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może gdybyś... No wyduś to. Chcę pojechać po Annę. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Okej. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri. Ale możesz być pewien. Jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. Kuszące.
A możemy z nim pojechać w sumie. Trochę gotówki zawsze się przyda. No, w rzeczy samej. Zbiorę ludzi i jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Jasne. Okay. Do zobaczenia. Co jest? Tu jestem. Znowu uciekł. O, przepraszam, już nas nie ma. Okej. To było ciekawe. Co to było? Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego Uma i twierdzą, że to potwór. Ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gówno Ardala. Skąd to imię? Uma? Dziwne imię. Ano dziwne, ale mi innego nie podał. Znaczy, że umie mówić? Nie. To było tak. Pytam, jak na niego wołają. A ten nic, tylko próbuje sobie włożyć do nosa palec u nogi. No to go chwytam za rękę i pytam. Jak masz na imię? A ten się patrzy jak na głupka i duka. O, Uma. No i tak zostało. Okej. Nie wygląda na potwora. Na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? Dobra, mam właśnie. Historia. Wygrałem go w karty. Miałeś już o co grać? Naprawdę nie miałeś już o co innego grać? A żeż, kurwa, czepiasz się. Sytuacja była taka, a nie inna. Ktoś go postawił i już. Miej pretensje do jego poprzedniego właściciela. Okej. Opowiedz, jak to co było. Co jest takiego śmiesznego w tej historii? Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć, zażyć i uciekł wielkiego miasta. Zatrzymałem się w jednej karcie. Okej. Tam akurat grali, to się przyłączyłem. Karty miałem jak żyleta. Oskubałem sukien synów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przeżnął wszystko, co przywiózł ze Skellige. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. Zapytałem, co może postawić, a on pokazał tego dziwolonga. Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i brzydal trafił do broni. Od koniec pieśni. Okej. Masz teraz nadwornego błazna. Teraz jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak. Choć czuję, że coś z nim jest nie tak. Jak to? No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek, a z drugiej strony ma skurwiel coś mądrego w oczach. A może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie widziałem, ale okay. Wygląda na groźnego. No nic. Żreć dużo nie żre i dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki. Na mnie już czas. Bywaj. No dobra. Bywaj. Mam nadzieję, że odnajdziesz córkę. I że będziesz dla niej dobrym ojcem. Tak, jak jeszcze dopowiedział na koniec. A za gość z tego barona. No ale dobrze. Nie tak, baran pojechał, okej. Znajdź statek, który zmierza na Skellige. Okej. Powrót na krzywą czołem uczary na zadanie. Okej. Chodźmy tu jeszcze do kawy. Czym mogę służyć? Okej. Wykonasz dla mnie zbroję? Potrzebuję zbroi. Trzonek? Po co nam to rupieć? Bez sensu. No co my tu mamy? No, praw właśnie. Napraw wyposażony, dobra. Elegancko. Rozbieżne części.
sumie możemy to porozbierać na części. Tego może nie. Już posprzedawać też byśmy mogli, nie? Co nieco. Dobra, to też możesz sprzedać. Dobra, to też sprzedamy. Co ty tu masz w ogóle ciekawego? Masz coś? Nie bardzo widzę. No też te dają plus 3 do pancerza, no dobra. Aby się można było zastanowić. Ale dobra. W sumie możemy zabrać Gwinta. Mam ochotę zazwyczaj na partyjkę Gwinta, tego mi trzeba. Zazwyczaj gram poza nagraniami Gwinta, żeby was za nie zanudzać, ale tym razem w sumie możemy sobie zagrać. Dobra, rozpocznij. Specjalne zdolności tej karty skojarzę, ok. Nie wymieniamy tutaj nic. Tutaj rok przeciwnika, dobra. Czekajcie, bo ten też jest gdzie? Jest. Jednostek oblężniczy, no dobra. No i poczekajcie moment. Okej, lecimy dalej. Zrobimy tu jakiś ruch. No, to jest coś balistyka, dobra. Weźmy tak. Zobaczymy, co on tam jeszcze zagra. Okej. To widzę, tymi łucznikami bardzo jedzie. Dobra, to rozegrajmy tak. Niech będzie. Okej. Dobra, weźmy sobie tych. Co nam to da? Co nam daje to w ogóle? Niespodzianka skoro... Okej. Nie będziemy tego czytać. Dobra, ruch przeciwnika. 4 karty mu zostały. Dobra, spasujmy w sumie, bo zachowajmy sobie jakieś karty. Zachowajmy sobie karty na kolejne tury. O, przeciwnik spasował, okej. Twój ruch. Dobra, dajmy jedną. I spasujmy. Dobra. O, śniszczy sobie. Niefajna karta nam dosza, że tak powiem. Walczących zwarcie. W sumie nie najgorzej. Dobra, dajmy tak. Weźmy komandos. Wybierz. Cyk. Okej. A ten przyzwał dwóch. No dobra. Weźmy tak. Weźmy. Aha, no dobra. To w ten sposób działa ten manekin. Okej. Niech będzie. Użyjmy tak na razie. Zobaczymy, co on tam jeszcze ma w talii.
A, skasował. Dobra, to weźmy tak. I też spasujmy i wygramy. I tym samym mamy pięknie zwycięstwo. Dobra. Zamykamy. I okej, możemy lecieć. Książki, poczekajcie, Alfa miał wpłynek. Zadanie mam tu pokaźcie śladami Ciri. Na Skellige w Nowigrodzie, dobra, stosy Nowigrodu. Odwiedź Tris Marigold w jej domu. Jest zgrywany poziom 10, dlaczego? Bez sensu troszeczkę. To jest na poziom 16, więc w sumie nie ma sensu teraz tego robić. To jest na 10, dobra. To jest na 9 poziom. I w sumie można by to było zrobić. Weźmy śledź zadanie. Pięści walon. Okej. Unikatową kartę od barona. A na razie to tego nie zrobimy, bo on pojechał tam. Dzikość serca. Z myśleniem Jelenem. Za przymiotkę i remec. To w sumie może pojedźmy najpierw do Keiry. W sumie czemu by nie? Gdzie jest nasza płotka? Tutaj jest, dobra. Wsiadaj i... Jedźmy do Keiry. Ale jak tak jedziemy, to chciałbym was bardzo prosić, żebyście zostawili łapkę w górę, jeśli materiał wam się podoba. Oraz kto jeszcze nie subskrybuje na kanał, niech zostawi subskrypcję. Kod tam na dole. I cóż. Jak wiecie, no bardzo to pomaga się mi jako twórcy się rozwijać oraz wam pozwala nie przegapić żadnych nowych filmów na kanale, także... Myślę, że się opłaca. Zostawić subskrypcję, być właśnie na bieżąco. Tak, troszkę żeśmy się tutaj zaplątali, ale okej. Lecimy. I się w ogóle tu znowu pojawili. Dobra, mniejsza z nimi. Nie chcę mi się z nimi teraz walczyć. Odpuszczam, czy do mnie gdzieś odpuścili? Chyba, dobra. Dobra, spoko. Dobra, że teraz nawet miecz schował. Ile mieszka sobie tutaj. Raz się skania. I lecimy tutaj do niej, z nią pogadać. Po co mogły te szczury? Przeklęte szkodniki, lepiej byłoby tą łopatą roznieść na miastkę albo wytruć. No witam. Keira, co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być. Nie kotły z gardła wyłuskane. To ten kaganek, który zabrałeś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Okej. Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? Może jakieś jeszcze czarodziejek? Nie. Pogadajmy z nim troszeczkę. W tych czasach bezpiecznie nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Okej. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować?
Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. No i nawet... Kupić? Nie, dajmy tak, pocyci magiczny kaganek. No przecież widziałeś. Umożliwia komunikowanie się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesuje cię ten rodzaj magii. Nie ma w tym nic złego. Okej. Dlaczego elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzajek. Okej. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. Komu chciał to zaaplikować? Nie powiedział. No dobra. Dobra, a co chciałeś mnie poprosić? Przejdźmy do konkretów. Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś to słyszeć. Wieśniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Ciekawe. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerad, możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzeźni. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. No dobra, możemy jej pomóc. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Okay. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. No dobra. Dlaczego nie popłyniesz ze mną? Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. Okej. Dlatego wysyłasz tam mnie. Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. No dobra. Zatumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. O ile nie zgniło jak wszystko tutaj. Dobra, jak działa magiczny kaganek? Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słychać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Okej. Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła cię poinstruować, co robić dalej i czego szukać. Dobra, ruszam na kłomnicę. Jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Dziękuję. Nie ma sprawy. Teraz tak. Wejdźmy w zadanie jeszcze raz. Zobaczmy. Dobra, to jest na poziom 6. W sumie na to dobra. Nie dostanę tak niski poziom. To w sumie zajmijmy się tym. I jak zobaczymy, jak nam starczy czasu, to pojedziemy może jeszcze do tego barona, koniec baronowi. I tak jak mówię, zobaczymy, ile nam czasu zajmie. Tutaj ten quest od Keiry. A, tu mamy to w ogóle, dobra.
O, jaki on silny. Tego się nie spodziewałem. Cześć, obrażeń nam nie zadał. Zdychaj. Także spoko. Skubany. Dobra, do widzenia. Dobra, użyjmy tej łódki. Jak to się tam obsługiwać, halo? Dobra, no ale ja bym chciał użyć tej łódki, ale jak to zrobić? O, dobra, tu jest, dobra. Mamy tutaj użyj. Okej, więc użyjmy i cyk. No i płyniemy. No dobra. No, widzę, że spory dość kawałek mamy do przepłynięcia, także okej. Więc troszkę sobie popłyniemy. Za nami płynie. Geralt, słyszysz mnie? Jak się? Jezu, Keira, nie strasz ludzi. Dopływam do brzegu. Bezpiecznie, odezwę się niedługo. Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał zdać się na moją kobiecą intuicję. Okej. Okay. Na co? Kobietą intuicję! Świetnie. Po prostu genialnie, bym powiedział. No bo przynajmniej się zbliżamy do tej wyspy. O, a tu już mamy, widzę, utopce. No to nieźle. Wybuchają. Dobra, gdzie tam? Dobra. Oni się tu bardzo kręcili, to bym chciał tutaj sprawdzić. Ale nie, dobra, nic tu nie ma zbytnie. A, tam się jeszcze jeden kręci w ogóle. Gdzieś.
Okej, mniejsza z nim. No, jestem, ale tu już utopiec, okej. Zwykły utopiec, spoko. No, z utopcami też szybko sobie radzimy. Także okej. W ogóle mamy też tutaj. Ciekawie. Dobra, do widzenia. Okej, lecimy dalej. No teraz tak, ekwipunek. Dajcie nam ten ekwipunek. Jakieś jedzonko? No, zbytnio nie mamy, widzę. Niedobrze. What? Dobra, mniejsza. Muszę zastanowić się pod wieżę. Wow, ale co tu w góli jest? Troszkę nas tutaj uszkodzili, nie powiem, że nie. Niedobrze. Dobra, pomedytujmy sobie. Jak się będzie kładzie, żeby nam zdrowie wróciło. No i dobra, możemy lecieć dalej. Dobra, cynk. O, baba wodna. O, skubana. Ale widzę, że to nas zbytnio nic nie zrobiło, tylko nas zaślepiło. Dobra, do widzenia. Czyli co, idziemy na górę. Jak rozumiem. Wow. Spróbuję użyć kaganka od Kairy. Roi się tu od szczurów, żywych jest prawie tyle samo co martwych. Myślę, że z głodu jedzą... Nie wygląda no, na to, no właśnie. Zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek. No jeszcze mamy coś do zbadania. Ślady krwi. Tu musiało zginąć wielu ludzi. No pewnie tak. Co to było? Weźmy sobie ekwipunek, poczekajcie już. Gdzie mam ten kaganek od Kairy?
Liczne kagany. Tu go mamy. Winnych. Dobra, jak go użyć? Wieczny kaganek, no weź, nie? Jak go użyć? Używamy znaku. No, wejdźmy na górę. Zobaczmy, co my mamy tutaj. F, T, Y. No, to mamy to. To mamy to. Poczekajcie. Weź ty wyposaż. Jakim my to przyciskiem mamy użyć? Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyżywaniem, a nie... Rozkminiłem, moi drodzy. Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyżywaniem. No co jest? Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyżywaniem, a nie zusz mi głowy od innych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Panie, chłopi wdarli się do wieży! No. Czyli schodzimy na dół, na broń, zrozumiem. Gdzie szlachcic? Okej. Gdzie? O, tu coś było. Gdzie szlachcic? Ja tutaj mamy. A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym. Chodźcie. We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa. Mam tu przeszkadza mój, ale... Oj. Za szybko go zabili. Za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Okay. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Dobra. To zejdźmy teraz tutaj. Zobaczmy, co nas czeka tu. What? Czemu to się kołysało? Dziwne, a?
Czego to bogaci nie wymyślą? Patrz, szczury w klatkach trzymają jak króliki. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną. Okej. A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczurzyska zawszone. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? No, mogą, nie mogą. Bój się, szczury to tańsze są od ciebie. One jakieś niemrawe, parchate czy co? Uch, jak cuchną. Okej. Czy my tu coś jeszcze mamy? No nie. To wychodzimy na do góry. To ma być powyżej. No. To mamy w górę niedaleko. Tu mamy zamknięte. Dobra. Coś mamy niby jeszcze mieć, tak? Co to ma niby być? No. Nie ogarniam. Co my tu mamy znaleźć? Mamy cały czas zbadać wnętrze wieży. Nic nie ma. Jeszcze może skrzyneczki, w której jest bawełna, okej. Dobra, to jest niby powyżej. Coś jest niby powyżej, no dobra. Lećmy na to powyżej. Co to niby ma być, no? Nie wiem, może wejdźmy na górę. Lećmy jeszcze na górze. Lecę właśnie poniżej. Z kolei. Ciekawe, no to jeszcze da się wyżej wejść w ogóle. Tak, w ogóle. Dobra, wejdźmy jeszcze tam wyżej. O. Kocie, zamknij ryj. No też. Dobra, pozbierajmy sobie to i owo. Jeszcze wyżej się da wejść. Tyle złota. Umarlakom już się przecie nie przyda. Ciekawe. A dziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Kto tu? Chodźcie, kocie. Odezwij się. Głupi. Jest tu kto? Kim jesteś? Ciekawie.
O, poziom 9. Jak miło. Coś mamy? Dobra, to chyba nie. Idźmy wyżej. Skoro się da. Jeszcze wyżej się da? Dobra. Nie tu wyżej w ogóle. Ciekawe. Obraz leci, nie? Pierdykam, co tu się dzieje? Gdzie jesteś? Dotarłeś już do laboratorium na szczycie wieży? Jeszcze co? Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. No, no właśnie. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś... Użyjmy to. Okej. Zbadaj. Coś ciągnął po podłodze, albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Ktoś tu chyba coś ciągnął po podłodze, albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Okej. Co my tu mamy? Stało się coś? Nie. No, dobra, otworzyło nam się przejście. Nie, no, tu jest ściana, no dobra. Idźmy na górę. Wygląda na laboratorium. To nieźle wyposażone. No, wracamy tu mamy. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść. Okej. Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Nie musisz się mnie obawiać. Nie musisz się mnie obawiać. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. No jak się przechwala? Skumana. Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojnę i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! Okej. Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli! Całe stosy trupów! I tak jestem tu sama! Całkiem sama! Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość! I ty też mnie zostawisz! Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. Co się wydarzyło w wieży? Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Okay. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachnie, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić.
Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. Aha. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie. Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Skrzywdzili cię. Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem... Nie pamiętam. Ciekawie. Tak umarłaś. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir nasenny i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Ojoj. Co srogo. Szarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem wieże świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść! Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiałaś się zorientować. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć! Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie? No, myślę. Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przede mną. Nie wiem czemu. To ciekawe. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie. Często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. Dobra. Jak mogę ci pomóc? Przejdźmy do konkretów. Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać upiora? A twój ukochany, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham. Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą. Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Powiedz mi o Grahamie. Kim jest twój ukochany? To syn jakiegoś szlachcica? Nie, jest ubogim rybakiem. To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży. Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać. Nie wydawało mi się. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen. Okej. Sądzę, że klątwa zabliskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem, o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Okay. Zanieś mu moje kości, niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? Dobra. Porozmawiam z Grahamem.
Gdzie mogę go znaleźć? Mieszka w wiosce nad brzegiem jeziora. Ale co jeśli on zapomniał o mnie? Skoro cię kochał, na pewno będzie chciał ci pomóc. Mówił, że będzie mnie zawsze kochać. Idź do niego. Pośpiesz się, proszę. Dobra. Zajrzyjmy się tu jeszcze. Eksperymenty na ludziach. Za czasów kapituły nie uszłoby mu to płazem. No raczej nie. Co my tu jeszcze mamy? Dziennik. Przeczytajmy. Wiecie, wy sobie jeszcze czytacie. Przystępując nagranie. Tu już coś mam przeczytanego. Też będziecie sobie zatrzymać i przeczytać. No dobra, wychodźmy stąd. W takim wypadku. Cyk. Zgubiłem się normalnie w tej wieży. O, dobra, mam wyjście. Dobra, wracajmy. Tam jest nasza łódź. Dłużej i płyniemy stąd. Dobra, cyk, lecimy. Jaka burza się tu w ogóle rozgrywa, nie? Oj, drodzy. Grubo. Nikoś, możesz zamknąć się. Pan pracuje. Zamknij. Nie, jak uwielbiam mojego kota. Po prostu jakaś masakra. Dobra, przesumujemy sobie tutaj. Dobra, zapukaj. Chcę z tobą porozmawiać. Co mówiłem, że... Kim jesteś? Byłem na komisji. Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Okej. Miło, że nas wpuścił. Niki! Tu. Chodź tu. Co ze sprawie Anabel? Przychodzę w sprawie Anabel. Anabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem z nią. Anabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. Czyżby... Kochałeś ją? Kochałeś ją? No, to szaleństwo. Powtórzył mnie sobie, jak miło. Że wierzyłem, że nam się uda i będziemy razem. Oczywiście jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Jego córka i zwykły cham. Opowiedz mi o wydarzeniach na wyspie. Powiedz mi, co się stało na Kłomnicy. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, to Miłko, Ziębosz i Falik skrzyknęli co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Anabel. Że uciekniemy razem, ale... Wszystko wymknęło się spod kontroli.
Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Annabelle. I wtedy się otruła. To na pewno ten mag dał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Niki, chodź tu. Chodź tu. Co ty pewnie chcesz powiedzieć? Powiedziałeś, że kiedy uciekałeś z wyspy, coś krzyczałeś. Jakie dokładnie były twoje słowa? Ja... nie pamiętam. No to nieładnie, że nie pamiętam. Chciałem, żeby zapłacili za to, co jej zrobili. Jeśli ich przekląłeś, twoje słowa mogły być źródłem klątwy. Kłomnica to miejsce o potężnej, magicznej aurze, którą mogą aktywować silne emocje i zła wola. To przez nich się otruło. Annabelle się nie otruła. Eliksir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale to znaczy, że ona... Powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury. Pożarły ją żywcem. No, no właśnie. Ona wtedy ciągle żyła? Ale nie, to niemożliwe. Była całkiem zimna jak trup. Potrząsnąłem ją, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem. Wiesz, że jest się winny. Się winny. Ale nie mogłeś wiedzieć, że to nie była trucizna. Gdybym tylko został, aby ją pochować, zorientowałbym się, że żyje. Wszystko mogłoby się dobrze skończyć. Nie sądzę, żeby udało ci się przeżyć, gdybyś został wtedy na wyspie. Wolałbym umrzeć, niż opuścić ją w ten sposób. A teraz już nic nie mogę dla niej zrobić. I tu się mylisz. Wiesz, pomocy na Annabelle bez. Wciąż cię potrzebuje. Jej dusza nie zazna spokoju, jeśli jej nie pomożesz. Ale co ja mogę zrobić? Jest już za późno. Musisz pochować jej kości. Annabelle powinien pożegnać ktoś, kto ją kochał. Tylko tak można odczynić klątwę ciążącą na kłomnicy. To są jej kości? Tak. Daj mi je i zostaw mnie samego. Dobra. Wskażesz gdzieś kątem z kłomnicy. Dobra, no to lecimy do Keiry. Powiedzieć jej o tym. Co on zrobił? Sprawdźmy to. Zanosi się na deszcz. Lepiej to sprawdzić, co tu się stało. Nie żyje. Annabelle nie była swoim duchem, tylko morową dziewicą. A teraz jest na wolności. No grubo. No to grubo, lecimy do Keiry. Kto wie, może przyjdzieś kiedyś, może przyjdzie nam się z nią zmierzyć. I nie jest w sumie wykluczone. Że jestem duchem Annabelle, nie? Oczywiście o to mi chodzi. Ej, co mnie tu goni? A, wilki. Do widzenia. Pane wilki. Okej. Okay. Też w ogóle mam jakiegoś quest, to trzeba zobaczyć. Bóg chciał sześciu prosiąt, a ty jedno dałeś i to padłe. Nie dziw, że nas przeklął. No, i co z nami będzie? Sam też spaśniałeś. Co tu robicie? Właśnie, co robicie? A ten co, z księżyca zleciał? Składamy dary wszechbogów, się rozumie. I wy możecie go o pomoc prosić. Znaczy, jeśli macie odpowiednie dary, bo naszymi wzgardził i klątwę na całą wieś rzucił. No bo nie tak z waszymi darami ofiarami, co jest nie tak z waszymi darami? Nie gbijcie. Widzicie przecie, że same ochłapy żeśmy przynieśli. Przed wojną nawet psu bym ich nie dał.
Ale co zrobić? Takie czasy. A będą jeszcze gorsze. Wszechbóg powiedział, że póki nie dostanie chociaż połcia słoniny i beczki piwa, rzeki zapełnią się żabami, a plony zeżona nam jakaś szkarańcza. Okej. Okay. Mógłbym się za was wstawić u tego bóstwa. Coś mi mówi, że znajdziemy wspólny język. No, spróbować chyba nie zaszkodzi. Żeby się z nim rozmówić, musicie stanąć przed ołtarzem i zakrzyknąć: Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie. Obcego może posłucha. Okej. Okay. Ale to może zrobimy innym razem. Powinienem użyć oka Nehalenii. Dobra, na razie lecimy do Keiry. Przelećmy. Ale właśnie, czemu lecimy? Jeszcze jak możemy polecieć na płotce, będzie szybciej. Ale głupi ja, nie pomyślałem. Dobra. Szynk. Zajdziemy do Keiry i będziemy skończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Pomału, także... Dlatego jesteśmy tutaj w miarę szybko. W miarę szybko tutaj przelecieć. Że no, przelecieć, nie? Tutaj do tej Keiry dotrzeć. No i dobra, jesteśmy na miejscu. Dobra, wchodzimy. I pan nadajmy z nią, gdzie ty jesteś, Keira, tu jesteś. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Udało mi się zdjąć klątwę. Zdjąć klątwę z wyspy. I dopiero teraz mi o tym mówisz? Przecież dałam ci ksenoglos. No więc co było źródłem klątwy? Zły urok był zogniskowany na duchu Annabel, córki dziedzica. Aby uwolnić ją i całą wyspę, potrzebowałem pomocy Grahama, ukochanego Annabel. Czyli wszystko dobrze się skończyło? Cóż, klątwa została zdjęta, a dusza Annabel uwolniona. Ale okazało się, że jest nową dziewicą, a Graham nie żyje. I ty się nie zorientowałeś? No nic. Najważniejsze, że udało się odczarować kłomnicę. Dobra robota. No dzięki. Powiedzmy jeszcze tak. Co takiego? Annabel powiedziała, że Aleksander prowadził badania nad chorobami. Padła też nazwa Katriona. Wiedziałeś o tym? Całe środowisko czarodziejów o tym wiedziało. Aleksander był znanym epidemiologiem. Okay. Zawsze żałowałam, że nie mam dostępu do jego notatek, ale zazdrośnie ich strzegł. Dobra, co z kagankiem? Powiedz, co masz zamiar zrobić z kagankiem? Tak jak mówiłam, możesz go zatrzymać. Mnie chyba nie będzie już potrzebny, skoro wyspa jest wolna od klątwy. Trochę żałuję, że nie wybrałam się tam z tobą, ale może teraz uda nam się nadrobić stracony czas. Dobra, bywaj. No cóż, na mnie pora. A może mógłbyś jeszcze zostać? Jest jeszcze jedna mała przysługa, którą mógłbyś mi wyświadczyć. O co chodzi? No właśnie, nie. Zamówiłam w Nowigradzie kilka rzadkich odczynników. Kupiec miał być u mnie wczoraj, ale nie ma go do tej pory. Mógłbyś sprawdzić, co się stało? Naprawdę zależy mi na tej przesyłce. No dobra. Czemu nie? Możemy to sprawdzić, ale to sprawdzimy. To musiał mijać konary. Nie, to sprawdzimy w kolejnym odcinku. Dzięki, będę bardzo wdzięczna. No dobrze, moi drodzy, tak więc na ten odcinek sobie skończymy w tym miejscu. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. I cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. Siema! Mm-hmm.